Dzień dobry, dzień dobry moi kochani, jesteśmy w Pepko na Przeglądzie, no i zobaczymy dzisiaj co my tutaj ciekawego mamy. Na sam początek mamy taki abażur, zobaczcie jak fajnie się prezentuje. Yy, tutaj macie resztę do niego, I zaraz zobaczymy czy my tutaj mamy gdzieś cenę. Obkręcamy, 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 tu nie widzę, ale może w drugim będzie... Więc grzebiemy, uwaga, <laughs> czuję się jakbym losowała jakąś nagrodę, jest, yy, kosztuje 80 zł, więc tak wygląda cenowo taki abażur, fajnie się prezentuje, oczywiście zobaczcie już są świąteczne, yy, świąteczne dekoracje, yy, tu gdzieś biega też moja Maja, więc zobaczymy co ona tam dzisiaj wymyśliła, bo już tam mnie wołała, żebym przyszła, więc zaraz podejdziemy. Ale na sam początek mamy tutaj, słuchajcie, takie piękne miseczki w kolorze złotym. Zobaczcie, tak one wyglądają. No, i one są z tej kolekcji, właśnie, która tutaj stoi, z tej granatowej. Nie pamiętam nazwy, ale ten, kto jest tutaj pepkowym maniakiem, wie o którą mi chodzi. Dobra, idziemy sobie powolutku dalej. Powiem Wam, że. Nie wiem, co tutaj się wydarzyło, ale jest po prostu tyle ludzi, że ja muszę tutaj omijać te alejki, w które chcę wejść i czekać, aż ludzie sobie tam zrobią zakupki, żeby im nie przeszkadzać. No ale dobra, pokażę wam tutaj taką dynię. Proszę bardzo, tak wygląda. 30 zł kosztuje taka dynia, słuchajcie. Jest mocno napakowana, więc za trzy dychy to myślę, że to jest w ogóle super cena. Zobaczymy, czy są jakieś nowe poszewki. Tu widzę nową poszewkę. I ta kosztuje 8 zł. Zobaczcie, z jednej i z drugiej strony e, tak się prezentuje, czyli jest e, taka sama, z jednej z drugiej strony, co jest e, tutaj rzadkością, bo e, przeważnie jak macie z jednej strony jakieś, e, jakieś wzorki, to z drugiej strony mamy po prostu. Gładkie. Dobra, idziemy dalej. Mamy nowe zasłony, proszę bardzo, dwie sztuki, 140x260 cm. Wy lubicie bardzo zasłony i ja ich tak namiętnie szukam. Widzę, że lubicie filmy, w których właśnie pokazuję wam firanki i zasłonki, więc będę tutaj bacznie obserwować, co jest na półeczkach. Dobra, widzę jakieś kwiaty takie. Sztuczne, więc pokażę Wam, bo tutaj też chyba są nowością, bo nigdy nie widziałam. 7 zł kosztuje taka, taka jedna gałązka, więc myślę, że jest fajna cena. Za taką gałązkę macie tu trzy kwiaty. No i tu jest coś takiego, ale nie wiem, co tutaj się porobiło. To chyba po prostu ktoś tutaj coś chyba zepsuł, bo nie ma ceny. I tu chyba będzie na tyle, więc y, idziemy, idziemy dalej. Dzisiaj mamy taki troszeczkę dłuższy, niedzielny spacerek po Pepko. Zobaczcie, tam są kartony, więc y, ja się bardzo cieszę, zawsze jak są wystawione kartony, bo będzie wiadomo, że coś nowego już będzie wjeżdżało. Dobra. I to, co my tutaj jeszcze mamy, o to już widzicie, pojawiają się świąteczne akcenty. Ja jestem zadowolona, ja lubię wcześniej robić zakupy świąteczne, więc e, myślę, że to już jest akurat taki czas, żeby były te świąteczne dekoracje w sklepach. Okej, okay, zobaczcie jaki prześliczny słoik i to jest dla mnie po prostu hicior. E, zobaczcie jak ślicznie wygląda, na jakieś ciasteczka, na cukiereczki. To jest w ogóle łyze łyzecka łyżeczka, słuchajcie, chyba na kakao, tak? Co, co, a? Co, co, a? To chyba na kakao. 25 zł. Dajcie znać w komentarzu, czy dobrze tutaj rozkminiłam, ale jeżeli będą wjeżdżały takie słodziaki, to ja po prostu chyba zbankrutuję. Piszecie mi tutaj, że oglądacie właśnie moje przeglądy i, i dużo kasy wydajecie. No powiem wam, że jak coś mi się podoba, to też kurczę Lecę i kupuję. Dyszkę kosztuje taki pojemnik na makaron. Fajny. Wcześniej go nie widziałam, nie wiem, czy to były naprawdę jakieś mocno stare, czy to są nowe, nowe pojemniki. Dobra, idziemy dalej, idziemy, idziemy, więc trzeba się trzymać za kieszeń, bo widzę, że wjeżdżają coraz ładniejsze dekoracje. Co my tutaj jeszcze ciekawego mamy? Tutaj tam już nic nie było, więc przechodzimy dalej. I tak e, takie pojedyncze rzeczy będą stały, więc wam będę pokazywała. Pokazywałam wam któregoś razu czachę, e, taką właśnie dyskotekową. E, I tu macie też dynię. 20 zł kosztuje taka dynka. A jeżeli lubicie dekoracje z Sensei'a, to zapraszam Was na mój przedwczorajszy haul zakupowy z Sensei'a. Piękne rzeczy tam pokazuję, pokazuję jak wyglądają w mojej kuchni, więc zapraszam Was bardzo serdecznie, bo będziecie mogli sobie tam kupić po prostu online różne rzeczy, których mówicie, bo mówicie, że nie macie tego sklepu, więc ja Was zapraszam. Tam będzie link pod filmem, sobie zaglądajcie. Dobra, to słuchajcie osłonkę. Ja od razu biorę, bo też przyjechałam tutaj na zakupy. 20 zł kosztuje, pięknie się prezentuje, więc ją, od razu, więc ją od razu bierzemy, słuchajcie, bo jest naprawdę bardzo, bardzo ładna. Dobra, tu z tej, z tej półeczki to już będzie tyle, ale tu Wam jeszcze przejadę, jakie są jeszcze jesienne dekoracje. Chociaż tutaj mamy następną, słuchajcie, bożonarodzeniową teraz świecę. Zobaczcie, tak wygląda z takim drewnianym, drewnianym przykryciem. I ta świeca kosztuje 30 zł, ale oczywiście pamiętajcie, że macie później pojemnik po niej, więc możecie sobie go wykorzystać. No i co my tutaj jeszcze mamy? I tu mamy, tu mamy lampy. Wcześniej wam pokazywałam abażur, a tutaj mamy lampę. Zobaczcie, tak wygląda, możecie sobie zrobić komplecik. No i jak ja wyciągnę te ceny, ale dobra, Majka tu mi podejdzie i pomoże mi to wyciągnąć, a ja w międzyczasie powiem o subskrypcjach, powiem wam, że jestem mega zadowolona, bo dużo osób widzeni oglądało bez subskrypcji. U mnie są za darmo, więc wystarczy kliknąć, nawet tutaj na ekranie powinno być kwadracik subskrybuj, więc jeżeli nie subskrybujecie, to kliknijcie to. To jest za darmo, nic za to nie płacicie, a to po prostu pomaga mi w rozwijaniu mojego kanału, więc ja już Wam z góry dziękuję. 45 zł ta, ta lampeczka kosztuje. Oczywiście... Lajkujcie, zostawcie komentarz, udostępnijcie, gdzie się da ten e, przegląd, ten i następny. Zobaczcie, tutaj Maja szaleje. Jaka ładna kula złota, od kiedy jej się złoto podoba, to nie wiem. E, ręczników cała, cała, cała półeczka, ale dzisiaj nie o ręcznikach, tylko lecimy dalej, bo dosyć. Sporo wjechało rzeczy świątecznych, chociaż wydaje mi się, że te rzeczy są wszystkie z tamtego roku, ale co nieco wam pokażę. Oczywiście nie wszystkie te rzeczy, ale trochę wam pokażę, żeby już was trochę tak świątecznie nastawić. Dobra, mamy tu rękawiczki do sprzątania, moje panie, za 8 zł. Takimi świątecznymi rękawiczkami możecie sprzątać. Tu mamy taką szpatułkę. Tu macie jak zwykle do ciasteczek, tu do pieczenia, e, takie łychy dekoracyjne. Tutaj macie za 35 zł z 50 obrus biały, jakby komuś, e, jakby komuś było trzeba. E, co tutaj wystaje? Coś, co chyba wszyscy robią w święta, czyli pierogi, ale nie ma ceny. Dobra, tu wam pokażę, bo mm, tutaj są e, takie do ciasteczek, foremki. Trzy, trzy sztuki za 8 zł. A jak już zrobicie ciasteczka, to możecie powkładać je do takich fajnych metalowych pojemników na ciasteczka. No i ten pojemnik jest w cenie 10 zł, więc myślę, że też cena super. Tu macie biały, tu jest czerwony z napisem ho, 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 a tutaj macie mm, po prostu happy holidays. Zobaczcie, jaki fajny. Bardzo ładnie to wszystko wygląda. Co my tu jeszcze mamy, co mogę Wam pokazać na szybko? A jeszcze foremki. I ciekawa jestem, czy wypieczecie ciasta w tych foremkach, jeżeli już mieliście takie, proszę bardzo, jak one Wam tutaj wychodzą. I te foremki są za 10 zł, więc też są przecenione. Dużo rzeczy z tamtego roku będzie przecenionych, bo dużo rzeczy wiedzie, więc korzystajcie. 5 zł kosztują takie foremki na babeczki. Ale idziemy na następną półkę, o już mi Maja tu pokazuje, już coś nabrała, a wzięła tą <laughs> osłonkę, którą jej mówiłam, ale chcemy też kupić dla Nikusia jakieś ubranko, więc ona tu będzie grzebała za chwilę. Tu mamy takiego jeża, bo zobaczcie jaki śmieszny, o matko jaki nohal ma wielki i 7 zł kosztuje, <laughs> taki mały, mały jeżyk, a nohal taki duży jak pół tego jeża. Te, te ciastki mi się podobają. To są też takie dekoracje, można powiedzieć, na choinkę. 10 zł kosztują. Zobaczcie, tutaj jakieś macie takie pierdółki drewniane. Tu jest takie serduszko do powieszenia za 2,50, więc już ceny super. Za 2,50, no to jest cena naprawdę ekstra. E, tu macie takie domki za 20 zł ledowe, też piękny klimat robią, widziałam, e, widziałam też u kogoś właśnie na YouTubie te domki już włączone, powieszone tak na łóżku tu macie taki domek metalowy, poczekajcie tu trochę poprzestawiam bo jest dosyć dużo tego taki metalowy i on też świeci poczekajcie, muszę go tak chwycić, żebyście e, zobaczyli trochę zakurzone, no ale to wiadomo można sobie to przeczyścić bez problemu. No i ten domek już z lampeczkami kosztuje 20 zł, więc myślę, że cena jest ok, no bo musicie kupić lampki, musicie kupić domek, no to akurat to wychodzi tak cenowo. Tu mamy takie gwiazdki zapachowe, 20 zł kosztują. No, i co my tutaj jeszcze mamy? A, jeszcze widzę tutaj jakiegoś ludka. już Wam pokazuję, tam poduszka z tamtego roku. Tak, to są rzeczy z tamtego roku. Zobaczcie, tutaj możecie kupić takiego, mm, takiego ciastka za 25 zł. On jest taki dosyć ciężki, więc on będzie Wam siedział normalnie gdzieś na półeczce i się nie będzie przewracał. Ok, tutaj już wszystko, idziemy dalej. Obiecałam Wam, że pójdziemy do Mai, więc zobaczymy, co ona tutaj wymyśliła, <laughs> się zasłania. E, dobra. I co? I co? Przewaliłyśmy koszyk, dobra. Zobaczcie, ona tutaj wybiera e, ubranka. Poczekajcie, pokażę Wam ten chyba sweterek, mu weźmiemy. E, I ten sweterek jest za 20 zł, ale jest pięknie zrobiony. Matko, tu jest jeszcze taka bluza, ale ta bluza chyba już była wcześniej, ale powiem Wam, że dla mnie tak niemiła w dotyku. 25 zł kosztuje. I tu jest jeszcze taki z grzybami, golfik z grzybami za 20 zł. No, też fajne, ale tamto bluzę chyba, tamten czerwony sweterek chyba e, ponosi dłużej, więc, e, więc e, chyba wybierzemy ten czerwony sweter, ale co ja wam jeszcze tu chciałam pokazać. No, to jeszcze wjechał taki baran, <grym> zobaczcie. Do, chyba dla takich większych psiaków. Dobra, jaka jest cena tego barana? 15 zł, więc myślę, że zabawka w fajnej cenie. No i tutaj tak to. Wygląda. A, zobaczcie, jeszcze to chciałam Wam pokazać. E, że są też takie Halloweenowe e, dynki dla psiaków. I zaraz zobaczymy, il, po ile one są, bo też nie patrzyłam. 20 zł kosztuje taka dynka, jest żółta, szara i pomarańczowa. No i tu są jeszcze króla szelki, takie dosyć grube, za 15 zł, ale nie wiem, jak one się sprawują, bo, e, bo ja ich nie mam. Dobra, i stąd uciekamy. Zobaczcie, ile baterii u nas jest w takim małym pepko. Dziękuję Wam za dzisiejszy przegląd. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Oczywiście, wpadajcie na mój e, haul zakupowy z Zobaczcie, co tam kupiłam. Trzymajcie się. Cześć. Buziaki.